Od ilu lat już jest zorganizowany bieg sylwestrowy? To już jest po raz 11. Także 11. Płocki Bieg Sylwestrowy ruszył przed chwileczką. No dzisiaj warunki nie są sprzyjające. Wczoraj, dzisiaj rano wstałem o godzinie 7, to padało, ja byłem trochę zasmucony. No ale ci najwytrwalsi, ci, którzy nie zważają na pogodę, no są. I cieszę się, że po raz kolejny, mimo ograniczeń, mimo obostrzeń tych covidowych, wystartowaliśmy, bo to jest chyba fajna sprawa. Na sportowo tak spędzić przedpołudnie sylwestrowe. Ja pamiętam jako młody chłopak, który trenowałem, chyba do Łodzi jeździłem na takie biegi sylwestrowe. No i tutaj razem z grupą znajomych, przyjaciół, takich biegaczy, może sportowców, postanowiliśmy ten bieg rozpocząć. Nie wiedzieliśmy też, jak to się, czy to się przyjmie w Płocku. Nie, ale chyba się dobrze przyjęło, bo były lata, gdzie tu było kilkaset osób. Bieg, dwa okrążenia, czyli w granicach tam 6 km i Nordic Walk. Ten Nordic Walking jest bardzo popularny w Polsce teraz i chodzenie. Człowiek rodzi się po roku czasu, nie chodzi i całe życie chodzi. No a do tego jeszcze dokładamy ręce, które też jak w miarę prawidłowo pracujemy, no to też pracują. Za Pani pośrednictwem chciałbym, jeżeli to możliwe, zaprosić, co niedzielę jeździmy. Tak jest taka akcja sportowo-rekreacyjna, biegowy autobus. Wszystko jest na stronie internetowej Wiktoria. Panie Tomku, jak się dzisiaj biegało? Pani redaktor, szanowni państwo, no bardzo dobrze. Marzyłem o tym, żeby w końcu zakończyć stary rok i rozpocząć de facto nowy, bo uważam, że cała ta doba to jest Sylwester. Właśnie w tym sportowym rytmie jestem mega zadowolony, że mogłem tu biec u Leszka w superbiegu i myślę, że wszyscy, którzy dziś zrobili to samo, są bardzo z siebie zadowoleni. Czy to był pierwszy bieg sylwestrowy, czy już kiedyś brał Pan udział? A no właśnie, to był pierwszy mój bieg sylwestrowy w życiu i dlatego bardzo chciałem, poza tym, żeby dziś wieczorem nieco kalorii przyjąć, to wcześniej zrobić podkład i spalić nieco tych wczorajszych i naprawdę to jest super zabawa i super fajna sprawa dla wszystkich. Polecam na przyszłe lata. Panie Piotrze, dlaczego zdecydował się Pan na wzięcie udziału w tym biegu? Myślę, że to jest dobra końcówka roku i zakończenie tego roku takim biegiem to wielka satysfakcja i przyjemność. Szkoda, że trasa jest aż tak wymagająca. Ja nie jestem doświadczonym biegaczem, więc dla mnie to było duże wyzwanie, ale tym bardziej, tak jak powiedziałem, satysfakcja jest ogromna. Pogoda jest niecodzienna jak na Sylwestra, bo mamy tutaj ciepło, a zamiast śniegu pada deszcz. Czy to było ułatwienie czy utrudnienie dla Pana? Zdecydowanie utrudniało to, biegnąc tutaj w stronę ulicy. Rzeczywiście ten deszcz dawał się we znaki. No i wiatr też robił swoje, więc to było dodatkowe utrudnienie. Czego życzy Pan mieszkańcom Płocka na nadchodzący rok? Ja myślę, że rzeczywiście w tych czasach to przede wszystkim zdrowia, spokoju i oby ten rok był rzeczywiście dużo, dużo lepszy niż ten, który mija i który żegnamy. Nie chcę być nudny i monotonny, ale tego zdrowia w trzech obszarach. Oczywiście zdrowia fizycznego i psychicznego dla każdego z nas. Zdrowia w kontekście pracy, w której się znajdujemy i otoczenia, żeby to były zdrowe kontakty z wszystkimi ludźmi. No i oczywiście zdrowego i bogatego portfela, który będzie w stanie spełnić wszystkie nasze marzenia i oczekiwania. I wszystkim za pośrednictwem Państwa chciałbym życzyć wszelkiego dobra w nowym roku, zdrowia i wszelkiej pomyślności.